Lewica. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałabym się zapytać, jak zostanie zorganizowana kontynuacja nauki dla dzieci z Ukrainy z określonymi ograniczeniami, niepełnosprawnościami, trudnościami i ze specjalnymi potrzebami. Obcy kraj, obce środowisko, nieznajomość języka polskiego jest już określonym problemem, a dodatkowe ograniczenia na pewno tego nie ułatwią. Czy będą tworzone specjalne warunki? Czy dzieci te będą mogły korzystać ze wsparcia i systemowej pomocy gwarantowanej w ramach naszej opieki edukacyjnej? I drugie pytanie, czy w ramach tego wsparcia samorządy otrzymają określone środki? Dziękuję bardzo.